Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku naszego poradnika, w którym pokażę Ci cztery sposoby składania poszewki. Pierwszym z nich będzie sposób, który jest bardzo popularny w ostatnich czasach, często nazywany również sposobem prezydenckim. Bierzemy poszewkę w dłonie, składamy ją na pół, a następnie w kwadrat. Możemy też lekko zagiąć jeden bok. Wówczas poszewka będzie się lepiej mieściła w kieszeni marynarki. Układamy ją w kieszeni. Lekko formujemy. W tym sposobie poszewka powinna wystawać z kieszeni maksymalnie na szerokość 1 cm. Kolejną możliwością będzie złożenie poszewki w tak zwane cztery rogi. Bierzemy poszewkę w dłonie, składamy ją w trójkąt, ale nie taki idealny. Potrzebujemy, aby pojawiły się dwa rogi na poszewce. Wówczas zarówno z lewej, jak i z prawej strony zaginamy te rogi do góry i delikatnie boki zaciskamy do środka. Możemy również ją zagiąć troszeczkę do góry. Wówczas poszewka będzie troszeczkę lepiej się trzymała w kieszeni w marynarce. I oczywiście formujemy ją w środku. Ok, drugi sposób za nami. Kolejną możliwością, troszeczkę mniej formalną, będzie ułożenie poszewki na dłoni. Chwycenie je za sam środek. Lekko strzepujemy. Pomagamy sobie dłońmi. Ten sposób jest zdecydowanie mniej formalny, nie jest polecany na uroczystości, gdzie dress code obowiązuje, gdyż ta poszewka powinna wystawać znacznie z kieszeni. Ostatnią już możliwością złożenia poszewki będzie ułożenie jej w tak zwany pąk róży. Potrzebujemy złączyć dwa paluszki w jednej dłoni, kładziemy poszewkę na górze, delikatnie wciskamy do środka, zaciskamy palce i formujemy wspomniany już przeze mnie pąk róży. Tak uformowaną poszewkę układamy w kieszeni, zwanej również brustaszą. I oto czwarty sposób za nami. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Ciebie przydatny i jeśli chcesz dowiedzieć się więcej ciekawostek ze świata mody męskiej, zachęcam Cię do polubienia naszego kanału na YouTube i w social mediach. Do zobaczenia!